A tymczasem tak wygląda Pitoniówka 17 naprawdę. No piękne miejsce, tylko że tutaj akurat takiego domku, o którym mówi ogłoszenie, oczywiście takiego domku nie ma, bo oszuści szukają w sieci jakichś zdjęć i później namawiają, mamią turystów tym obrazkiem, ktoś wpłaca zaliczkę, przyjeżdża, a tu tymczasem niestety na miejscu dopiero okazuje się, że jest ofiarą oszustwa. To bardzo przykro zresztą, jak spotyka się takich ludzi, którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami, z dziećmi, szczęśliwi na fajne wakacje albo na fajny weekend, a tu tymczasem nic z tego. Także bardzo Was proszę, sprawdzajcie kilkakrotnie, możecie dzwonić, nawet na policję można zadzwonić w Zakopanem i poprosić o pomoc, o sprawdzenie. Można sprawdzić w Bookingu, bo przecież takie noclegi są w różnych miejscach, nie w jednym. I popatrzeć, czy ten domek jest rzeczywiście oferowany w kilku miejscach. Także serdecznie Was proszę o to, bo można się naprawdę nieźle naciąć. Pitoniówka 17 to ten dom, w niczym nie przypomina tego oferowanego.